Vox de los Shalau to odbiór wielu ludzi po najnowszym streamie włodarza Fame, który najpierw wrzucił godzinny film, w którym przyznaje się do, cytuję, bycia k***ową, a później na transmisji live zaatakował wszystkich. Równolegle swojego streama prowadzili Sylwester Wardęga i Denis Trozyniak, którzy komentowali to, co się dzieje, dzięki czemu zobaczyliśmy, jak Nitro ogląda Wardęgę, który ogląda Boxdela, który ogląda Wardęgę, który ogląda Boxdela, który ogląda Wardęgę. Podsumowując, jest grubo. A oprócz tego, nic bardziej wartego uwagi się nie wydarzyło. Natomiast ostatnie dwa dni w temacie wydarzeń wokół tych wspomnianych przeze mnie panów to jakiś totalny wielkanocny Saigon. Łatwo w natłoku tych wszystkich informacji się pogubić, więc pozwólcie, że zostanę waszym przewodnikiem i wam ten cały bałagan podsumuję i uporządkuję. No to co, zaczynajmy. Wszystko zaczęło się w niedzielę 31 marca około godziny 19, kiedy to na kanale należącym do Boxdela pojawił się ponadgodzinny film zatytułowany Koniec. Jak napisał Michał Baron w opisie, ciągle mnie szantażują, że coś na mnie wyciągną, więc detonuję się sam. I rzeczywiście te słowa okazały się niejako prorocze, ale po kolei. Materiał podzielony jest na dwie części. Pierwsza poświęcona jest praktycznie w całości osobie Natana Marconia, w drugiej natomiast Buxton odwołuje się do wszystkich najnowszych rewelacji w jego temacie, przede wszystkim dotyczących niejasnej sytuacji z jego udziałem przy filmie, który wymierzony był w Konopskiego i Sylwestra Wardęgę. I zarzutów oraz nowych informacji, które pojawiają się w tym filmie, jest mnóstwo. A sam Boxdel w filmie spróbował zaprezentować postawę pod tytułem Nie mam nic do stracenia, wszyscy wiedzą, że jestem k***ą, więc i tak powiem wszystko na siebie, zanim ktokolwiek inny na to powie, dzięki temu nikt nie będzie mógł mnie szantażować i wreszcie poczuje się wolny. I teoretycznie brzmi to bardzo ładnie i szlachetnie, ale Boxdel całą prawdę miał mówić już wiele razy, więc z naiwną wiarą w tego typu deklaracje byłbym ostrożny. W filmie jednak zostało poruszonych mnóstwo nowych kwestii, a mianowicie Boxdel zarzucił Natanowi, że ten miał zdradzić swoją dziewczynę. I jest to odbitka na zarzut Natana, który to Boxdelowi zarzucał, że ten swoją dziewczynę zdradzał, a na dodatek Natan ma budować swój wizerunek jako osoby, która tak zwanym k***stwem się brzydzi, no i Boxdel chciał tutaj pokazać jego zakłamanie i hipokryzję. Natan Marcoń natomiast na swoich Insta Stories, a także później na livestreamie Boxdela na ten zarzut odpowiedział, twierdząc, że Boxdel mówi nieprawdę, ponieważ dziewczyna, którą rzekomo miał zdradzić w czasie, kiedy uprawiał z innymi osobami, nie była jego dziewczyną. I wiem, że wspominając tutaj o streamie Boxdela trochę wyprzedzam timeline, bo ten stream miał miejsce kilka godzin po filmie, ale myślę, że podsumowanie wszystkich informacji wokół każdego z zarzutów będzie najbardziej przejrzyste. Finalnie temat konfrontacji między panami się rozmył, ponieważ status partnerki, z którą Natan Marcoń miał się wtedy spotykać, najkrócej można podsumować facebookowym zwrotem, to skomplikowane. Kolejnym zarzutem Boxdela do Natana Marconia jest okłamywanie widzów odnośnie bycia naturalem. Co do tego, że Natan kłamie, jeżeli chodzi o przyjmowanie bądź nieprzyjmowanie przez niego środków dopingujących, to większość ludzi się domyślała. Tym razem jednak otrzymaliśmy niezbite dowody. W tej farmakologii czuję taką moc, że nie zasnę, chyba. Mam sobie zbyt dużą agresję, nie umiem spać. Ta głosówka jest bardzo mocnym dowodem na to, że Natan przyjmował doping. Boxdel opowiedział także, że wie o tym, że Natan bierze różne środki, ponieważ to Boxdelowy High Performance Coach mu je podawał. I do tego zarzutu Natan Marcoń bezpośrednio, wydaje mi się, że się nie odniósł, gdzieś tam tylko wspominając na stories, że rzeczy, które wyrzuca na niego Boxdel, są to jakieś głupoty i głosówki wyrwane z kontekstu. Warto tutaj dodać, że głosówka, którą usłyszeliśmy, miała zostać wysłana do Boxdela przed walką Natana z Michałem Bagietką. Oprócz tego, pozostając w temacie sterydów, to Boxdel zarzuca Natanowi, że ten miał swoją byłą dziewczynę przymuszać do przyjmowania ich, na dowód pokazując rozmowę z przyjaciółką tej dziewczyny, która twierdzi, że o tym wie. Nie jest to bardzo mocny dowód, bo to są zeznania jakiejś postronnej osoby. Nie zostało też rozjaśnione, na czym to przymuszanie do brania sterydów miałoby polegać. Natan na swoim Insta Stories odbił natomiast ten temat, twierdząc, że są to bzdury i farmazony mówione przez jakąś osobę, która go nie lubi. Włodarz Fame zarzuca też pierzastemu, że ten miał przyjmować ogromne ilości narkotyków w tym samym czasie, kiedy to innych oskarżał o bycie ćpami i budował sobie na tym wizerunek osoby, która moralnie stoi ponad innymi freakfighterami. Na dowód otrzymaliśmy screeny wiadomości od Natana, w których ten chwali się przyjmowaniem kokainy, a także tym, że zamierza grubo polecieć w melanż, brać wszystkie środki jak leci i zrobić z tego wybuchową miksturę. I ten zarzut również nie został przez Natana w żaden sposób zdementowany. Można więc zatem przyjąć, że tutaj Boxdel mówi prawdę. Oprócz tego Michał Baron zarzuca Marconiowi, że ten jest uzależniony od poklasku na wykopie, a także, że jest interesownym hipokrytą,
celebrytą, który żyje w myśl zasady po trupach do celu i po to, by zdobyć followy, poklask, zasięgi, nie cofnie się przed niczym i często kłamie, wymyśla historię, a swoich widzów ma za frajerów, którzy wszystko łykną. Oprócz tego udowodnił, że Nathan farmazonił, oskarżając Boxdela o olanie zawodnika o pseudonimie Mrozo, który to miał mieć zapewnioną walkę na Fame i ponoć Mrozo rzeczywiście zawalczy na Fame 21, a także przytoczone zostały różne liczne wypowiedzi Nathana, które mają potwierdzać obraz, który popularny Buxton stara się nam wykreować. I ten cały wątek Nathana Marconia zajął Boxdelowi około 30 minut filmu, czyli połowę. Mniejszych i większych smaczków było jeszcze więcej. Pojawiły się brudy dotyczące współpracy panów przy kanale Freak, załatwiania deali dla Nathana, jego starych nagrań z Omegle, pomawianie Alana Kwiecińskiego, że uprawia seks ze swoją siostrą. Pojawił się też temat zastraszania Nathana Marconia, które nigdy nie miały mieć miejsce. Boxdel przyznał natomiast, że w emocjach powiedział kiedyś o kilka słów za dużo. Więc no chyba jednak miało miejsce, tylko że wydarzyło się w emocjach. I teraz myślę, że zanim przejdziemy do drugiej części filmu, powinniśmy omówić to, co wydarzyło się po nim, ponieważ godzinę, dwie po uploadzie filmu zatytułowanego Koniec, Boxdel odpalił streama Aferek. Streama, na którym zachowywał się jak nie Boxdel. Był bardzo nabuzowany, agresywny, bardzo kompulsywnie poruszał się podczas wypowiedzi i rozmów telefonicznych z gośćmi. I o ile rozumiem shadowboxing, bo sam to czasami robię, jak z kimś gadam i jestem czasem irytujący, to częstotliwość, z jaką robił to Boxdel na tym streamie, tempo, w jakim to robił, w jakim wypluwał z siebie informacje i cały vibe, w którym on był, doprowadził większość obserwujących do dwóch wniosków. Albo Boxdel oszalał, albo przyjął za dużo. Coco Chanel. No i między innymi podczas tego streamu dzwonili się z Nathanem Marconiem, żeby przegadać sobie wszystkie te kwestie, które i Nathan wywlekał od kilku dni na Twitterze, czy swoich Insta Stories, czy te, które Boxdel poruszył podczas 30-minutowego segmentu w swoim filmie. Powiedzieć, że ta rozmowa odbywała się w nerwowej atmosferze, to jak nic nie powiedzieć. A ty jesteś chory psychicznie, Michał, dobrze, że... Chłopie, ty, ja nie znam większego odklejenca od ciebie. Streścić wszystkich informacji, które pojawiły się podczas tej 40-minutowej przepychanki, naprawdę nie sposób. Natomiast większość tej rozmowy wyglądała w sposób dosyć agresywny. Nathan półsłówkami sugerował, że ma jakieś brudy na Boxdela, jeszcze nieujawnione informacje i że wie, że Boxdel jest złą osobą i może mu o tym przypomnieć. Boxdel natomiast wszedł w postawę sugerującą, że nie boi się niczego. Zachęcał Nathana do tego, żeby ujawniał te rzeczy, żeby wrzucał je na stories, żeby konfrontował go z nimi, żeby pokazywał dowody, tak jakby będąc pewny, że Nathan nic na niego nie ma albo te historie wymyśla. Wiesz, że ja to mam, bo ty wiesz, z kim rozmawiam. No to puść to, puść mi to, tutaj ale zobacz, jest ludzi, 20 tysięcy osób, którym możesz to puścić teraz i zgrillować mnie na streamie, zrób to. Ta postawa natomiast w żaden sposób Nathana z pantałyku nie zbiła, bowiem ten kontynuował swoją ofensywę i kłótnia trwała w ten sposób przez dłuższy czas, kiedy to panowie przerzucali się różnymi argumentami. Kiedy natomiast już w jakiejś sprawie zaczynali docierać do prawdy i jakaś ze stron zaczynała przechylać szale argumentów na swoją stronę, to ta druga szybko temat zmieniała i odbijali do czegoś innego. W pewnym momencie natomiast Boxdel kompletnie przestał Nathana słuchać. Zaczął jeszcze szybciej wykonywać swój shadowboxing w powietrze i uprawiać w stronę Marconia zwyczajny trash talk, mówiąc mu, że łatwo wejść mu do głowy, że może go zniszczyć, że go wywali z każdej federacji, że naśle na niego kancelarię prawną, że 150 koła z niego ściągnie i da na cele charytatywne. Konkluzji z tego żadnej większej nie było, natomiast Sylwester Wardenga, który równolegle oglądał ten livestream Boxdela, stwierdził, że jego zdaniem jest to strategia włodarza po to, by rozbroić film, który Nathan Marcon miał na niego przygotowywać. Bowiem po tak obszernym wymęczeniu tematu, wymieszaniu wątków, przytłoczeniu ludzi ilością informacji, przy jednoczesnym ośmieszaniu Nathana Marconia i ubijaniu jego pozycji, potencjalny demyr wynikający dla Buxtona z tego, że Nathan opublikuje teraz jakiś duży film z podsumowaniem i dowodami, został znacząco zredukowany. A szczególny wpływ na to mogła mieć także również druga część filmu Boxdela, do której sobie teraz przejdziemy. Jest to część, w której Boxdel mówi swoim widzom otwarcie: zachowywałem się jak fałszywa kurwa, jestem kurwą, macie prawo mnie nienawidzić. I nie tylko wy, ale także ludzie, których zdradziłem i oszukałem. W tej części Boxdel przyznaje się do wielu rzeczy, które od dłuższego czasu były mu zarzucane. Przyznaje się, że miał kompleksy, więc walił mnóstwo sterydów, że ć**ał bardzo dużo twardych narkotyków, że chodził na prostytutki do burdelu, że przed walką z Ksajo rzeczywiście przyjmował meldonium, ponieważ był zafiksowany na tym, żeby wygrać tę walkę i chciał mieć więcej tlenu. Przyznał też, że myślałby zapłacić Olczek 93 pieniądze za milczenie, choć finalnie dodał, że nie zdecydował się na to, ale musi się przyznać do tego, że był taki pomysł i jak później dowiedzieliśmy się z livestreamów Nitra oraz Sylwka Wardęgi, ponoć istnieją jakieś głosówki, w których opowiadał komuś o tym pomyśle. A tą osobą miał być montażysta Nitrozyniaka. W związku z tym Boxdel, bojąc
się, że zostanie to wyciągnięte, niejako rozbroił bombę, mówiąc o tym samemu. Jako ciekawostkę natomiast Nitrozyniak na swoim livestreamie uzupełnił, że zgodnie z jego wiedzą Olciak 93 rzeczywiście jakieś pieniądze od Boxdela otrzymała. Natomiast miały być to o wiele mniejsze kwoty, rzędu kilkuset złotych, a może maksymalnie kilku tysięcy, na pokrycie jej terapii, która to miała zrekompensować jej ciężki stan psychiczny związany z braniem udziału w tym wszystkim. Oprócz tego Boxdel przyznał się do bardzo mocnej rzeczy, bowiem jak się okazuje, oprócz tego, że groził Wardędze, że go zniszczy i że ma ileś milionów złotych na zemstę, to okazuje się, że do Konopskiego przed publikacją jego filmu zostali wysłani ludzie, którzy mieli z nim pogadać. I tutaj temat robi się dosyć ciekawy, bo Boxdel nie rozwinął tego wątku bardzo mocno, natomiast podjął go na swoim streamie Sylwester Wardęga, a mocniej rozwinął Nitro. Sylwek bowiem miał dostać przecieki, że ktoś chce przyjechać do Konopskiego i wyperswadować mu, żeby nie realizował materiału o Pandora Gate. Wtedy finalnie nic się nie wydarzyło, w związku z tym Konop nawet miał pretensje do Druida, że robi mu jakieś wkręty na bani, a Sylwek zastanawiał się, czy może nie ma już lekkiej paranoi. Jak wynika natomiast z relacji Nitrozyniaka, rzeczywiście sprawa miała miejsce i jacyś ludzie mieli pytać go o Konopa i próbować ustalić szczegóły jego dotyczące. Nitro natomiast twierdzi, że wyczuł, że coś w tych pytaniach, które otrzymuje, jest nie tak i zadzwonił do tych osób, żeby z nimi porozmawiać. I prawdopodobnie dzięki temu zatrzymał całą akcję wymierzoną w Konopskiego, która mogła różnie się skończyć. Nie wiem, czy go chcieli pobić, czy zastraszyć, czy jakiś karg by wyszedł i powiedział: ty, słuchaj, Konopski, oddawaj komputer. Tego nie wiem. No to próbowałem dosłownie wszystkich obdzwonić, kogo znam, bo autentycznie myślałem, że mu się może coś wydarzyć. To jest naprawdę mocny wątek. Mać, my tu mówimy o realnym wysłaniu ludzi na kogoś, żeby co mu zrobili, przepraszam, przestawili nos czy szczękę, czy wyrzucili komputer do rzeki, żeby przypadkiem czegoś nie opublikował. Tego się na szczęście nie dowiemy, bo całą akcję udało się zatrzymać. Natomiast sam fakt, że coś takiego rzeczywiście wydarzyło się w kuluarach, jest, szczerze mówiąc, zajebiście przerażający i myślę, że jako obserwatorzy całej tej sytuacji nie powinniśmy pozwolić, żeby prześlizgnął się bokiem w tym gąszczu informacji, którym zostaliśmy zasypani. Ej... Kontynuując, Michał opowiedział, jak to było z całą tą jego zmianą frontów dotyczącą filmu na Sylwestra Wardęgę i Konopskiego. I tutaj rzeczywiście wersja wydarzeń zdaje się sklejać z tym, co wiele osób podejrzewało, a także z tym, o czym razem z Rewą mówiliśmy na podcaście Zgrzyt. Swoją drogą zapraszam, bo przez 3 ostatnie odcinki sobie to wszystko bardzo szeroko analizowaliśmy, a również dziś będziemy nagrywać podcast, w którym przeanalizujemy sobie jeszcze szerzej to wszystko, o czym dzisiaj mówię. On pewnie pojawi się jutro, także wpadajcie na Zgrzyt, subskrybujcie i oglądajcie, bo wszystkie te tematy na pewno jeszcze rozwiniemy. Jeżeli wierzyć natomiast historii Boxdela odnośnie tego, co się wydarzyło, to miał on rzeczywiście blisko trzymać się z Wardęgą. Natomiast kiedy dowiedział się, że Nitro i Marcin Dubiel od jego byłej dziewczyny mają jego głosówki, których zamierzają użyć w jakimś filmie, które wypuszczą do internetu, przestraszył się i przyjechał do nich na spotkanie. A także, żeby po prostu chronić swoją dupę, zaczął z nimi kolaborować i współpracować, pomagając im znajdować materiały na Druida, tym samym zdradzając go i wbijając mu nóż w plecy. Jednocześnie Boxdel zaczął się bać, że Sylwek zemści się za tę zdradę. I jeżeli ten film zostanie wypuszczony, a on nic z tym nie zrobi, to narazi się na duże konsekwencje i gniew dziada z lasu. W związku z tym rzeczywiście spanikował i ponownie zdradził, tym razem Nitra i Dubiela, zawożąc Sylwestrowi film, który na niego i Konopa przygotowali, próbując wkupić się w jego łaski. Na koniec po raz kolejny Boxdel przyznał, że jest fałszywą k***ą, którą należy potępić i zachował się źle, ale chciałby, żeby ludzie wiedzieli, z czego to wynikało. Z istotnych informacji, które za chwilę sobie rozwiniemy, to poinformował też, że nawet Wojtek Gola na pewnym etapie zaczął współpracować z Dubielem przeciwko Wardędze. Jak się później dowiedzieliśmy, miała to być jednak sytuacja chwilowa, do której doszło pod wpływem emocji i Sylwester oraz Wojtek Gola mają już to wyjaśnione. No dobrze, na tym mniej więcej kończy się film Boxdela, natomiast pamiętajcie, że ma on ponad godzinę, więc jeżeli chcecie mieć pełny obraz sytuacji, to sobie go obejrzyjcie. Natomiast wszystko, co najważniejsze, postarałem się wam tutaj uszeregować. Około godzinę, dwie po uploadzie tego filmu rozpętała się prawdziwa jatka, bowiem jednocześnie swoje livestreamy uruchomili Boxdel, Sylwester Wardęga oraz The Nitrozyniak. I próba śledzenia wszystkich trzech transmisji naraz, na których przeplatały się różne informacje dotyczące wszystkich tych wątków, a panowie oglądali i komentowali wzajemnie siebie, swoje livestreamy, swoje filmy i różne shoty, które zaczynały latać na YouTubie, była bardzo trudna. W związku z tym po obejrzeniu zapisów każdej z tych transmisji postaram się wam przedstawić najważniejsze, czego się dowiedzieliśmy. Przede wszystkim Sylwester i Boxdel na swoich streamach się ze sobą zdzwonili. Nie była to bardzo długa rozmowa,
ale łatwo dało się wyczuć vibe w powietrzu. Odpalony Boxdel bardzo chciał pogadać z Sylwestrem i konfrontować się na żywo z różnymi rzeczami, które mu zarzuca, będąc jednak do tego totalnie nieprzygotowanym. Sylwester natomiast był bardzo zdawkowy w swoich odpowiedziach oraz reakcjach, a także podkreślał, że nie ma ochoty na utrzymywanie kontaktu z Boxdelem. Nawet poprosił go, żeby to była ich ostatnia rozmowa telefoniczna i że potrzebuje teraz czasu, a także, że zamierza odsuwać się od tego środowiska. Ja bym chciał, żeby to była nasza ostatnia rozmowa, ta dzisiaj. Że po prostu ty sobie zrób live'a, ja na to odpowiem na swoim live'ie. Aha, czyli nie chcesz już ze mną gadać. No, Michał, dziwisz mi się? Nie dziwię ci się w żadnym razie, ale... No wiesz, możemy przecież mieć kontakt ze sobą, nie? Na pewno teraz potrzebuję trochę czasu. Jeszcze te rzeczy o Wojtku i tak dalej. No a co o tym sądzisz? A co o tym sądzę? Proszę. No wiesz, Z najważniejszych informacji, które zostały nam powiedziane, to panowie poruszyli kwestię feralnej wypowiedzi Krzysztofa Rozpary, która miała podważyć wiarygodność Sylwestra Wardęgi. Przypomnijmy ją sobie. Zapytaliśmy się ciebie, za ile chcesz zawalczyć. W rozmowie padło, rozmawialiśmy o twoich zasięgach. Ty podkreślałeś, jakie masz zasięgi, jakie są teraz wyświetlenia. Padło pytanie z naszej strony, za ile jesteś skłonny zawalczyć teraz. No więc Boxdel stwierdził na streamie, że rzeczywiście Wardęga bezpośrednio nie odniósł się do swoich zasięgów, natomiast to on rzucił kwotę i miała być to kwota wysoka. No tutaj plotki mówią o kasie w wysokości 1,5 miliona złotych, a także, co zostało potwierdzone z dwóch stron, Sylwester użył zwrotu, że ostatnio ma dobry czas w internecie. No i tutaj przez Boxdela i Federację Fame zostało to zinterpretowane jako podkreślenie swoich zasięgów. Sylwester natomiast twierdzi, że zostało to powiedziane tylko i wyłącznie po to, żeby podkreślić, że on nie potrzebuje teraz takiej walki, bo, tak jak zostało zacytowane, ma po prostu dobry czas w internecie. Później jeszcze Sylwester dodał, że jest zaskoczony tym, że Boxdel przyznał to na live'ie i że najprawdopodobniej Michał Baron będzie miał za tę wypowiedź problemy, ponieważ włodarz przyznał, że Krzysiek Rozpara miał zachować się nieprofesjonalnie. Co do interpretacji słów Sylwka, no ja myślę, że największym problemem tej sytuacji było właśnie to, że można było je rozumieć dwojako. Mówiąc, że ma dobry czas w internecie, no pewnie, że chodziło też o to, że aktualnie ma spore zasięgi. Sylwester natomiast twierdzi, że chodziło mu o coś innego i to też może być prawda, ale jak rzeczywiście te negocjacje wyglądały, nigdy się nie dowiemy. Odnośnie zachowania Boxdela na livestreamie, to Sylwek stwierdził, że taki Boxdel jest naprawdę, a na pewno to, co właśnie zobaczyliśmy podczas trwających aferek, jest o wiele bliższe realnemu obrazowi włodarza, który zdaniem Wardęgi miał zrzucić maskę. Z jednej strony boję się, że coś tutaj idzie w innym kierunku, ale z drugiej strony może po prostu Boxdel zrzucił maski i w końcu jest sobą? Nie wiem właśnie, jak to interpretować. Choć co ciekawe, obserwowanie zachowania włodarza spowodowało, że Sylwek się martwił. Wiele razy pauzował streama Boxdela i pisał do różnych osób, żeby się upewnić, że ktoś z nim jest albo że ktoś do niego przyjedzie. Pisał chyba do realizatora, pisał do Ulfika, pisał do Wojtka Goli. Nie znamy oczywiście treści tych wiadomości, ale wyglądał na zmartwionego i wszystko wskazuje na to, że obawiał się, że Boxdel powie o kilka słów za dużo, czego, jak rozumiem, konsekwencje mogły być znaczące. Dobrze, z istotnych takich informacji, które jeszcze padły na tym streamie Sylwka, już po tym jak rozłączył się z Boxdelem i też po tym jak już również Boxdel zakończył swojego streama, to dowiedzieliśmy się między innymi, że federacje freakfightowe mają być zafiksowane na punkcie opinii na Wykopie, dokładniej na tagu Fame MMA. A także, że wielu z pracowników tych federacji ma swoje konta na Wykopie i incognito nawzajem sobie tam dogryza i ludzie bawią się tam między sobą w różne wykopowe gierki. Oprócz tego wiele razy podkreślał, że jest zmęczony już tym wszystkim, chce się wycofać z tego świata, czeka aż, tutaj cytat, zostanie uwolniony, co jak rozumiem i co jak wynika z kontekstu rozmowy z Boxdelem, dotyczy wiążącej go nadal umowy z Fame MMA, którą Sylwester chce rozwiązać, tak żeby nie mieć żadnych zobowiązań nad sobą i powiązań z tą marką, ma doprowadzić finalnie do tego, że Sylwek trochę ucieknie z tego świata i będzie mógł go oglądać, jak to sam określił, zza szyby. Oprócz tego podkreślił on dar Boxdela do wzbudzania w ludziach dobrych uczuć i postawił predykcję, że jego zdaniem cały ten stream, cały ten film i cała ta sytuacja, która aktualnie się toczy, wyjdzie Boxdelowi na dobre, bo finalnie ludzie zaczną mu współczuć. Pojawił się jeszcze wątek filmu, który rzekomo Nathan Marcoń ma z Wardęgą nagrywać na Boxdela, ale Sylwester kategorycznie zaprzeczył, żeby coś takiego miało miejsce. Chociaż to ciekawe, na przykład Nitro poinformował na swoim live'ie, że Boxdel mówił mu, że Sylwek chce zrobić film na Nitra, ale zanim będzie miał na to czas, to musi uporządkować sprawy związane z Goatsami. Mało uporządkowane natomiast były rzeczy, które się działy na tym streamie Boxdela. Oprócz wspomnianej już przeze mnie rozmowy z Nathanem Marconiem, czy połączenia się z Sylwestrem Wardęgą, Boxdel zmienił się w katarynkę wypluwającą z siebie informacje, plotki, plociuszki i zakulisowe brudy na wszystkich. I zapraszam wszystkich hejterów, wszystkich widzów moich, napalać we mnie, strzelajcie, k***a, ja tego chcę, przysięgam wam, chcę, napalajcie się, nie dam zatopić, nie? Choćbyście tego chciały. Ale się odkleiłeś, no w chuj, cymbale.
Ja zostaję tylko ze swoim community, a reszta frajerów, która ma wypadać po prostu stąd. To jest stream dla moich ludzi. Z istotniejszych informacji. Boxdel przyznał się, że razem z Kacprem Błońskim lubili sobie zażywać i czemu przeciwna miała być partnerka Kacpra Julia Kostera, która później rzekomo też miała być przez Boxdela wciągnięta w drogi, ale ten zaprzecza, że to jego wina. Oprócz tego dodał, że nie trzyma się już z Rafoniksem, za co ma do siebie żal, ponieważ jest ojcem chrzestnym jego syna. Ale jak sam dodał, jest nowym ojcem chrzestnym, ponieważ nie widuje się z tym dzieckiem, nie przyjechał na jego urodziny i czuje, że powinien Rafoniksa i jego dzieciaka przeprosić, ale zamiast do nich zadzwonić to zrobić, woli mówić o tym na streamie. Żyćko. Twierdzi też, że Wojtek Gola jest na niego zły, bo powiedział na swoim filmie, że Gola kolaborował z Dubielem, ale podczas streama był w takim nastroju, że dodał, że go to jebie. Co z Golą? Nie wiem. Wojtek jest chyba na mnie zły za to, że powiedziałem o tej historii kolaboracji z Dubielem. Szczerze jebie mnie to. Przyznał się też do tego, że nadal nie odezwał się do trenera Szyszki i że chciałby go przeprosić, ale nie ma jaj, żeby do niego zadzwonić. A także powiedział wiele innych dziwnych, ale już mniej istotnych rzeczy. Co ciekawe, pod koniec transmisji doszło do niespodziewanej sytuacji, kiedy to Ulfik wszedł do studia Aferek i zasugerował Boxdelowi, że się o niego martwi, a między panami doszło do kłótni. Ej, czym ty się ryjesz? Nie rozumiem tego. Co, nie mogę sobie streamować? Jeszcze tego mi k***a zabronią wszyscy? To czemu przychodzisz ze smutną japą, stary, i co? Bo się o ciebie stary, bo chłopie, no może dziwnie to wygląda, tak, ale ja chcę tak robić, chcę taki być, bo taki jestem, rozumiesz? Większość osób odebrała zachowanie Ulfika jako lojalne i stwierdzili, że dobrze, że tak się zachował i pokazał, że jest prawdziwym przyjacielem Michała, który się o niego troszczy i martwi. Boxdel natomiast nie rozumiał, o co Ulfikowi chodzi i chciał, by ten pozwolił mu w spokoju streamować. Finalnie Ulfik pozwolił mu live streama dokończyć, jednakowoż mocno ostudził zapał Michała i ten przestał już być tak nakręcony jak wcześniej, wszedł w taki trochę depresyjny vibe, a następnie stream się zakończył. Zapisu z niego na kanale nie uświadczymy, ponieważ jak Michał Baron poinformował na Twitterze, został on usunięty przez Ulfika, ale chyba Boxdel jest z tego, co się wydarzyło, całkiem zadowolony, ponieważ zapowiedział, że jutro kolejny stream. Jeżeli takowy się wydarzył, to teraz Gimper z przyszłości dogra wam update, bo dla zachowania timeline'u jest 1 kwietnia 14.50, kiedy to nagrywam, więc no mamy jeszcze cały długi wieczór przed publikacją tego odcinka. Publikacja ma być 2 we wtorek, więc jeszcze sporo może się wydarzyć. Czy się wydarzyło? Wydarzyło się, a jakże, o ja głupi, myślałem, że już sobie raz nagrałem i będę miał święty spokój, a tu się okazuje, że kolejnych wydarzeń nowych, niesamowitych w naszym ulubionym uniwersum jest... Co? Niemiara. Dzień wczorajszy był bardzo obfitujący w dodatkowe wydarzenia, więc szybciutko je wam przybliżę. Sylwester na swojego TikToka wrzucił film, na którym dziwnie tańczy i cieszy się, że niedługo będzie wolny. Na dodatek między chłopakami nawiązały się kolejne kłótnie na Twitterze. Sylwester wrzucił obszernego posta, w którym podsumowywał temat i najbardziej zwracał uwagę na fakt, że Boxdel miał nasyłać na niego i Konopa jakichś ludzi. Na to odpowiedział również Konopski słowami: rzeczywiście nie sądziłem, że to może być prawda, jednak bardzo uważałem i byłem ostrożny. Widocznie Boxdel jest niebezpiecznym typem zdolnym do wszystkiego, by ratować Dubsko. To nie spodobało się Boxdelowi i przeszedł do twitterowej kontrofensywy, pisząc o tym, że jego zdaniem prawda jest taka, że Ghost musi przetrwać, więc współpracujecie, Sylwek. Robicie ze mnie kozła ofiarnego do końca, bo dla twojej narracji jest to wygodne. Zostaw mnie już w spokoju, chłopie, bo mnie w dodając, ty też nie jesteś do końca szczery z ludźmi, ten wpis podkręcający atmosferkę też robisz pewnie na prośbę Goli, byłeś na niego ostro wkurzony, a tutaj to mnie stawiasz jako tego złego, który rozbił się na niego, a sam chciałeś tych informacji, czemu o tym nie wspomniałeś? Pisze Boxdel, próbując niejako przełamywać taką czwartą ścianę i pokazywać widzom prawdziwe intencje tego, co robi Sylwester. Tweet Sylwestra zdenerwował go na tyle, że zdecydował się wrzucić cały nowy film, około 12-minutowy, w którym czyta do kamery notatkę, którą przygotował sobie na telefonie. Obrzydliwe sekrety branży, polityk Wardęga, pierwsza prawda o Wardędze. Głoszą tytuł i miniatura. A z najważniejszych informacji w tym filmie to dowiadujemy się, że Boxdel twierdzi, że Sylwester Wardęga miał go gnoić psychicznie przez Pandorą jak sadysta, chodząc po korytarzu w ambasadzie, puszczając jakieś epickie muzyczki wikingów i strasząc go słowami: uważaj Boxdel, olbrzym idzie. Przed Pandorą podchodziłeś do mnie z telefonem i puszczałeś jakąś muzykę wikingów i wołałeś do mnie: olbrzym idzie, olbrzym już po ciebie idzie, k***a. Wyglądałeś jak psychol. Wiedziałeś już, że będziesz na mnie nagrywał film i k***a bawiłeś się tym. Rozp***ałeś mi głowę, k***a.
A ja chodziłem po tej chacie, nie wiedziałem co mam z tym robić. Jak było? Nie wiemy, ale na swoim live streamie, który odbył się tego samego dnia, Sylwester temu zaprzeczył, twierdząc, że to nie było wcale celowe, bo on często jak sobie chodzi, to puszcza muzyczki. Ale co ciekawe, nie zaprzeczył temu, że straszył Boxdela słowami, że idzie po niego olbrzym. Co jest zabawne, kiedy mówi to Wardęga 1,70 m. Boxdel w swoim filmie poinformował też, że jest wściekły na Wojtka Gole. A wściekłość ta wynika z tego, że Wojtek ma być chorągiewą, która prywatnie również cisnęła Wardęgę. Wojtek miał się w wielu sprawach z Sylwkiem nie zgadzać i zwracać Michałowi uwagę na różne niefajne zachowania Sylwestra, a w obliczu Wardęgi, który znajduje się w pomieszczeniu, nagle Wojtek robił się potulny jak baranek i, cytując Boxdela, lizał dupę druidowi. Cały ten wątek złości na Wojtka Gole został zresztą bardzo mocno tego samego dnia rozwinięty na live'ie Boxdela, który nawet od Wojtka nie chciał odebrać telefonu, cały czas powtarzał, że ma do niego bardzo duży żal, że Wojtek się chujowo zachował i to, że teraz trzyma z Sylwkiem, wynika tylko ze wspólnoty interesów i chęci robienia przez nich goats. Przede wszystkim witam tutaj biseksa. O Jezu, przecież Wojtek płacze tam. Teraz będziesz ciągnął Wardędzę tylko i wyłącznie dlatego, bo macie wspólny projekt i nie chcesz, żeby spierdolił wam się kanał z wyrobionym algorytmem. Ambasada i to, co zbudowaliście. Wojtek Gola był tym bardzo przejęty i próbował cały czas wyzwaniać do Boxdela, ten nie odbierał. Potem Wojtek dzwonił do Sylwka na live i prosił: cześć Sylwek, czy możesz coś Boxdelowi przekazać, zadać mu jakieś pytanie. Generalnie bardzo chciał to wyjaśnić, no ale Boxdel nie był zainteresowany rozmawianiem. Mi się nie chce gadać z Golą, nie będę z tobą gadał, nie chce mi się, bo ty wiesz, co zrobiłeś, wiesz, co przez ten telefon. Oprócz tego Michał twierdzi, że nikogo na Konopa nie nasłał. I opowiada wokół tego historię, że ludzie, którzy jechali do Konopa, żeby mu coś zrobić, to mieli taki plan, żeby najpierw coś zrobić Konopowi, albo go złapać, albo ustalić jego adres i dopiero później przyjść z ofertą do Boxdela, a on sam nigdy niczego nie zlecił. No i z tą wersją wydarzeń jest kilka problemów, bo kłóci się to z tym, co Boxdel mówił wcześniej, kłóci się to z tym, co mówił na temat sprawy Nitro i kłóci się też z zasadami rozsądku. Przede wszystkim wersja opowiedziana przez Nitrozyniaka brzmi bardziej, jakby ci goście, którzy chcieli dojechać Konopskiego, to nie wiedzieli nawet do końca, za co go dojeżdżają. I dopiero jak Nitro im wyjaśnił sytuację, no to odpuścili temat. I to stoi w sprzeczności z tym, co mówi Boxdel, a na dodatek Sylwek na live te rewelacje skomentował takimi słowami. Aha, czyli oni sami chcieli i później chcieli ci przynieść, rozumiem, Konopskiego i załatwiliśmy. A czy on nie gadał wczoraj inaczej, że miał chore pomysły, ale na szczęście nie zostały zrealizowane? Ten wątek myślę, że będzie jeszcze bardziej rozwijany, bo myślę, że dla Sylwestra i dla Konopa jest to mocny argument na to, że Boxdel jest złym człowiekiem i będą chcieli jak najmocniej to podgrzewać. Oprócz tego natomiast Boxdel otworzył kolejny wątek, mianowicie film Konopskiego o Kidropie. Konop, bądź obiektywny i zajmij się też materiałem o Kidrop, który miał już wlecieć dawno temu. Ale może twój menago, który załatwia ci dealę, ma również Kidrop na wyłączność i zabronił ci wrzucania czegokolwiek, żeby jego agencja Storm Media nie oberwała rykoszetem. No bo gdzie jest ten film? I to jest temat dosyć ciekawy, bo rzeczywiście tego typu materiał był zapowiadany i rzeczywiście Konopskiego obsługuje firma Storm Media, która jest jedynym i bezpośrednim dystrybutorem deali związanych z Kidropem na Polskę. Jeżeli ktoś w Polsce robił współpracę z Kidropem, na 99% robił to przez Storm Media. Było to zresztą Konopskiemu wyciągane w momencie, kiedy zaczynał zapowiadać ten film. No i wideo rzeczywiście nigdy nie zostało opublikowane. Pojawił się zarzut ze strony Boxdela, że Konopski filmu nie opublikował, bo Storm Media taką decyzję na nim wymusiło. I w stronę kanału Commentary, który próbuje kreować się na niezależnego i antysystemowego, jest to duży zarzut, który mam nadzieję Konopski jakoś odbije. Oprócz tego Sylwester Wardęga podczas wczorajszego live'a pokazał prywatne wiadomości z Wojtkiem Golą, tłumaczące, dlaczego teraz między nimi jest okej i lepiej naświetlające, jak wygląda relacja między chłopakami. Sylwek twierdzi też, że podchodzi do chłopaków inaczej i Gola zawinił tyle, a Wardęga tyle. A Boxdel odpowiedział na to na Twitterze. Haha, Gola plastusiu, Sylwkowi piszesz jedno, a mi mówisz coś innego. Jak ty w ogóle mogłeś moralizować moje krzywe ruchy samemu będąc krzywusem? Zapierdol więcej mów motywacyjnych ludziom z Invelo Energy, jak być dobrym cool guy'em. Oprócz tego wiele osób zwróciło uwagę na to, że Sylwester bardzo często do wątku Boxdela próbuje dokleić fame i jak najbardziej wciągnąć w to federację. Póki co raczej nieśmiało, ale w losowych momentach pozwala sobie na komentarze, które spostrzegawczy obserwujący łapali. Czyżby początek końca fame? Nie mam pojęcia, ale wydaje mi się, że mają spore kłopoty. Tego typu kwestii od Sylwka padło sporo, nawet Wojtka Gole pytał o to, no jak tam Włodarze, inni jak tam fame. No i widać, że Sylwestrowi cały czas ciąży umowa, którą z fame'em ma podpisaną i chce się z niej wyrwać. Twierdzi, że ma założony kaganiec, więc bardzo możliwe, że chce opublikować więcej informacji i uderzyć jakoś w tą federację. Ale jak rozumiem, póki co nie może tego zrobić ze względu na jakieś kary umowne, zapisy, które są w kontraktach między
nimi, ciężko powiedzieć, ale tam ewidentnie coś wisi w powietrzu i ten wątek na pewno zostanie jeszcze rozwinięty. W międzyczasie odbył się jeszcze live Boxdela, który odbył się w nieco innej atmosferze niż ten niedzielny. Bardzo mocno oberwało się Mateuszowi Spysińskiemu, ale trochę nie rozumiem mieszania go do tego wszystkiego. Chyba to wygląda trochę jak rant na zasadzie wezmę sobie kolejny łatwy cel medialny, żeby narobić więcej dymu i odwrócić od siebie uwagę, no bo Mateusz Spysiński jest łatwym celem. I Boxdel, dorzucając tam kolejną osobę i kolejne dymy, wprowadza do całej sytuacji jeszcze więcej chaosu. Z ważnych informacji to dowiedzieliśmy się też, że Boxdel spotkał się z Nitro i chyba mają już same, a przynajmniej trochę bardziej wyprostowane relacje i aktualnie wrogiem numer 1 Michała Barona jest Wojtek Gola. A Boxdel wprost twierdzi, że wszystko to, co teraz się dzieje, dzieje się przez Wojtka. Dlaczego jestem taki zły? Bo powiedział Gola o tym Dubielowi i to mnie wkurwia po prostu. Bo nie byłoby w ogóle tego wszystkiego, gdyby nie to. Nie byłoby nawet mowy o żadnym filmie Nitro i Dubiela. Nie byłoby tego. Jest to zabawne, jak przypomni się ten fragment z Cage'a sprzed 7 miesięcy. Ale łączy nas tak dużo rzeczy. Tyle o***liśmy już wspólnie, stary. Że chłop nie zostawił, nie mógłbym cię zostawić, bo cię uwielbiam, stary, no nie odpuliłbym cię, no. No i tak się to toczy. Ja pewne wnioski nagrałem już wczoraj i one co do zasady się bardzo nie zmieniły, więc teraz niech Gimper z przeszłości wam o nich opowie. Więc spróbujmy sobie to wszystko podsumować. Ja i moje 17 stron notatek z tym wszystkim. Jeżeli pamiętacie moje filmy, w których komentowałem aferę Pandora Gate, to z pewnością wiecie, że dosyć długo Boxdela broniłem. Twierdziłem, że dostał za duże konsekwencje tego, co się wydarzyło, a nawet popełniłem na zgrzycie wspólnie z Rewo wywiad, który przez moje podejście był wręcz zbyt łagodny do Boxdela, przez co został odebrany jako wybielanie go. Dziś z perspektywy czasu na szczęście patrzę na to nieco inaczej. I moim zdaniem wszystko, co się przez ostatnie 48 godzin wydarzyło, było dobrze zaplanowane. Wybranie sobie Natana Marconia jako medialnego oponenta w sytuacji, kiedy wszystkie gromy lecą w ciebie, było bardzo wygodnym zagraniem, bo Natan jest prostym przeciwnikiem medialnym, bo jest faktycznie gościem, który często kłamie, ściemnia i wymyśla, a także przez wiele osób nie jest traktowany poważnie. W związku z tym wystarczyły tak naprawdę minimalne dowody i zaangażowanie, by wykazać jego oczywiste kłamstwa. I to zagranie w połączeniu z reakcją na pozostałe zarzuty pod tytułem tak, dobrze, przyznaję się, macie mnie, jestem k***ą, powoduje dla Boxdela kilka rzeczy. Po pierwsze, spadek zainteresowania zarzutami, które są mu stawiane, ponieważ no, już się przyznał, wiemy, że jest złym człowiekiem, no to co tu więcej o tym gadać, prawda? Nie ma sytuacji, w której dwie strony walczą na argumenty, w związku z tym te kwestie przestają być takie interesujące. Natomiast Natan Marcoń broni się jak lew, zapiera rękami i nogami, deklaruje publikowanie brudów na Boxdela i tworzy się z tego nowa afera, która będzie odwracać uwagę od tych wszystkich poprzednich zarzutów. Jednocześnie zgadzam się z wnioskiem Sylwestra Wardęgi, że to, co Boxdel robi i sposób, w jaki się zachowuje, ma doprowadzić do tego, żeby ludzie tym wszystkim zaczęli być zmęczeni i po prostu machnęli na to ręką. Jednocześnie to, w jaki sposób się zachowuje, dostarcza ludziom dymy i content. Czyli poniekąd Boxdel trochę płynie na tej samej chmurce, na której długo utrzymywał się Natan Marcoń, bo wiele osób sympatyzowało z nim w myśl zasady, no dobra, może i gada głupoty, może i nie jest najlepszym człowiekiem świata, ale dostarcza content, dostarcza dymy, jest zabawnie, kiedy się pojawia, coś się dzieje, także spoko, niech działa dalej i niech leci. I z mojej perspektywy emocje, które ludzie mają w stosunku do Boxdela, znacząco się zmieniły. Z wściekłości i obrzydzenia, które były w jego stronę kierowane, aktualnie ludzi po pierwsze bawi to, co się dzieje, bo jest on strasznie odklejony, po drugie, większość tych sytuacji została doprowadzona do takiego absurdu i tak bardzo wszyscy dookoła zostali oblani gównem, że winy Boxdela rozmywają się w tym wszystkim. A również przez wzgląd na swoje odklejenie wzbudza on współczucie, bo jak mówi stara zasada dobrych filmów, w których utożsamiamy się z bohaterem, nie lubimy bohaterów za to, że im wychodzi, tylko za to, że upadają i starają się wstać. I to nie jest pierwszy raz, kiedy Boxdel uderza w te nuty i robi to naprawdę dobrze, o czym zresztą świadczą wypowiedzi nawet Sylwka czy Nitra, którzy są na niego strasznie wkurwieni, ale zobaczcie, jak o nim mówią. Boxdel, tak jak mówiłem wam na poprzednim streamie, że on ma niesamowity dar. Ja nie wiem, czy ja mam jakiś syndrom współczucia ludziom, którzy mają najgorzej w danym momencie, ale mi na przykład jest żal Boxdela, nie? I tak to będzie się dalej kręcić i oczywiście Boxdel zostanie z łatką skandalisty i skrajnie kontrowersyjnego gościa, ale dla niego w tym momencie nie ma to większego znaczenia. On w tym momencie desperacko łaknie pozostać w internecie, pozostać na fali i być znaczącą postacią, która wzbudza emocje, różne emocje, polaryzujące, jak to sam mówi. I wygląda na to, że póki co mu się to udaje. I ja czytam komentarze i widzę, że mnóstwo osób go aktualnie wyzywa, ciśnie i ma z niego bekę, ale to, w jaki sposób długo
falowo wpłynie to na zarzuty, które były kierowane w jego stronę i jak bardzo je to rozmyło. Moim zdaniem wyjdzie mu na plus i tak jak jeszcze niedawno mogły pojawić się takie głosy, nadal się pojawiają, że no Boxdel wreszcie zniknie z internetu, to moim zdaniem absolutnie nie zniknie, tylko zmieni się po prostu w jeszcze większego skandalistę, wzbudzającego jeszcze więcej emocji. A na końcu tego łańcucha pokarmowego jesteście wy, widzowie, którzy zakupicie pay-per-view na walkę wieczoru Boxdel kontra Nathan Marcoń, która nie mam pojęcia, czy jest w planach, ale jakbym sobie był federacją, to bym ją kurwa jak najszybciej zorganizował i pozwolił panom wyzywać się ze sobą na konferencji. A Boxdelowi to jest bardzo na rękę, i Nathanowi to jest bardzo na rękę, i federacji to jest bardzo na rękę, i widzom to jest bardzo na rękę, bo sobie zobaczą fajne show. I tak to się toczy. A jak to się będzie toczyć dalej, to wam będę przybliżał na odcinkach. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Idę się przejść z psami, bo się spociłem. Od tego wszystkiego mam nadzieję, że niczego nie pominąłem. Subskrybuj widzu kanał, jeżeli chcesz nie przegapić, to będziesz sobie na bieżąco. Dzięki za uwagę. Elo. I kurwa nie.